Cześć, dzień dobry, wieczór, witam serdecznie wszystkich i zapraszam na Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, czyli nowy, najnowsze DLC, jedyne DLC do Cyberpunka Widmo Wolności. Słuchajcie, odcineczek numer 2, także kontynuujemy z poprzedniego odcinka premierowego, główną misję, główny wątek, a co będzie dalej, zobaczymy. Mam nadzieję, że może uda się troszkę eksplorować mapę, ale zobaczymy, jak ten wątek się przeciągnie, także nie przeciągając, słuchajcie, u mnie 5 rano wcześniej, także akurat przy Cyberpunku będę się też dobudzał, także zapraszam na odcinek. No, także popatrzmy tutaj też, no w dalszym ciągu mamy niewidzialną jakąś półkę, słuchajcie, tutaj ta kobita stoi i opiera się o taki, no, takie coś, co tam jest, no dobra, niech będzie. Słuchajcie, jest jedna rzecz, na którą muszę wam powiedzieć. To jest moje niestety drugie podejście tutaj do tego odcinka numer 2. Zaraz wam powiem dokładnie, co tutaj mi się kurczę przydarzyło. Tylko pogadajmy z Songbird. Powiedz mi, jak bardzo jest z tobą źle? Ano tak właśnie. A jak ci się wydaje? Posłuchałam nieznajomej netrenerki i rzuciłam się na ratunek prezydentce NUSA w najgroźniejszej części Night City. Bo uwierzyłam, że jest dla mnie nadzieja. I wiem, co myślisz. Jestem szalona albo zdesperowana, tak? Nie, Vi. Wręcz przeciwnie. Tak łatwo byłoby się po prostu poddać. Musi być ci naprawdę ciężko. Ale ty walczysz o siebie. Mimo wszystko. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Głowa do góry. Jesteśmy w tym razem. Jesteśmy. Tak, no. Jakby było DLC, no to nie było o co walczyć, nie? Dobrze, słuchajcie, tak więc powiedziałem, no to jest moje kurcze. Drugie. Może będę, a może nie będę. Myślałem, że do mnie coś mówi. To jest kurwa czynsz za 3 miesiące. Skąd ty niby tyle weźmiesz? Ciekawy jestem, czy kurczę będę mógł jakoś się wtrącać w rozmowy, jakieś takie poboczne misje robić. To tylko są takie teksty, słuchajcie, luźne. Dobra, lecimy dalej tutaj, gdzie nas tutaj wskazują. No tak jak mówię, słuchajcie, niestety teraz musisz się dostać na dach. Już akurat tą część, słuchajcie, przechodziłem, także jestem troszeczkę obeznany, ponieważ pierwszy odcinek musiałem, no pierwszy, poprzedni, musiałem wrzucić do kosza, słuchajcie. Poleciał do kosza, bardzo się z tym, kurczę, bardzo się z tego powodu spieniłem. No niestety grzebałem, słuchajcie, grzebałem przez farminga, grzebałem w ustawieniach fabrycznych, w ustawieniach graficznych. No jakoś tak postawiałem, że po prostu Streamlabs nie chciał mi nagrywać. Słuchajcie, nagrywał, ale z takimi, kurczę, z takimi klatkami, że po prostu, no, tragedią, także ja dojdę. Poszło zwarcie, straciłam dostęp. Dojdę do momentu, w którym oficjalnie skończyłem. Spróbuj zresetować generator. Ten odcinek, a potem zaczniemy, słuchajcie, drugi. Tak żeby co piątek był odcinek, tak to będzie kurczę tragedia. Bo jak on nie służy sprzętom, nie denerwuj się, to starocie. No może to. Zdenerwowałaś się. Ach, po prostu nie lubię, jak coś nie idzie zgodnie z planem. To stary szmelc, nie przejmuj się. Wreszcie. No dokładnie. Winda zawiezie cię na szczyt. Dokładnie, to jest stary, kurczę sprzęt. Zaraz wejdziemy w przestrzeń powietrzną Night City. Czy to ja tak patrzę, bo ja wcześniej na... Gotowa na lądowanie. Jesteś gotowa? Na przymusowe lądowanie. Zaraz wam powiem, o co mi chodzi, bo tu cały czas jakieś gadki są. Trudno być gotową na przymusowe lądowanie w takim miejscu jak Dogtown. Ale zwiększam swoje szanse. Mam ciebie. No, słuchajcie, tutaj klawiszologia, jestem pewien, że pod X-em było, kurczę, użycie tego spraya, a tutaj jest pod E. Na szybko zobaczę. Gdzie to kurczę było? Użyć przedmiotu zużywalnego.
No i to chyba pozmieniali, to jest pod E. Dobrze, ja będę musiał się do tego teraz przyzwyczaić. Bo pamiętam, że właśnie na premierowym odcinku dosyć często mi się to klawiszologia tutaj myliła. No i używałem non stop tego, tego kurcze wspomagacza, który no, odnawia zdrowie. A tu dlatego, że on jest pod klawiszem E. A z reguły E to była interakcja, nie? On chyba oryginalnie to był pod klawiszem X. Tego co pamiętam. Udało się. Dobrze. No. Jak sytuacja w samolocie? Stabilna, ale napięta. Sama rozumiesz. Widzisz? To my. Gdzie? W Space Force One. Jeden Space Force One. A tu? Czeka nas twarde. O kurwa. Ale co? Co? Co to było? Aha. Co jest? Ktoś wystrzelił rakietę, słuchajcie. Akurat tutaj akurat nie widać. Nie widać skąd, gdzieś tam z tyłu. Prezydentka, musisz. Strongbert. Kurwa. Ja pierdolę, centralnie na mnie. Ja pierdolę. No. Pewnie, żaden problem. Co to tam uratować prezydenta? CD Projekt przedstawia widmo wolności. Tak jest. No to słuchajcie, teraz park wodny. Dziękujemy do rury. Heja. Aquapark. No oczywiście. Ostatni lot. I tak właśnie, słuchajcie, ten odcinek miał się nazywać i tak się będzie nazywał. Ależ tu mnie coś teraz przycięło. Ostatni lot prezydenta, słuchajcie. Tak to będzie. Dobra, 600 metrów mam. Jestem. Songbird. Udało mi się. Delamain? Ja pierdolę, Songbird. Myślałam, że... Można? Kurwa. O, widzicie? I znowu... Była kotem, nie, ja to muszę zmienić. Niestety... Ja to, słuchajcie, muszę zmienić, bo mi cały czas się myli, a to jest, zużywam niepotrzebnie tutaj te... Kurcze... O! Zastosuj. Tak jak było. Nie wszystkie zostały przypisane. Zanim się katapultowałam... Pilnowałam, żeby Majer znalazła się w kabinie bezpieczeństwa. Dobra. Biegnij do wraku. Uratuj ją. Nie, ja tam podjadę. Dobra, biegnę. Biegnę. Tylko uważaj. Hansen rzucił tam swoich ludzi. Śpiesz się. Masz jakiś plan? Wiesz, na potem? Zaprowadzisz Majers na Elizabeth Crest Street. To teraz najbezpieczniejsze miejsce w Dogtown. Okej. Okay. Będę w kontakcie. Powodzenia. A ten tam stał w tym, słuchajcie, w połowie. A tu patrzcie, samochód wjechał. Zobaczcie, co tu się dzieje. Znam twoje możliwości, ale wolałabym nie ryzykować. Ominiesz ich? Widzieliście? Dobra, wysiadaj. Patrzcie, nie mogę wysiąść. No. Dobra, tutaj mamy, słuchajcie, taką... Tutaj musimy ich ominąć. Także z tego, co pamiętam, ja to robiłem, słuchajcie, od strony lewej. Także ja sobie tutaj przejdę, po cichuczu. O. Chociaż oni wcześniej tak mnie tutaj... Jak tutaj na tym nieudanym odcinku grałem. Będzie działać? Nie będzie. To oni mnie tutaj, kurczę, przyuważyli później. Próbowałem, kurwa. Klemy sprawdziłeś? Tak. Akumulator jest w porządku. Dalej coś nie styka. Co? Jakbym wiedział, to już by było zrobione. No to jesteśmy. Czekaj, jeszcze raz sprawdzę.
No. Tam mnie coś przylukali, ale... Ale jest spoko. Musimy się dostać na dźwig. Dobra, poczekam, aż oni sobie przejdą. Chłopaki. Pójdą sobie boczkiem, a ja sobie tutaj pójdę górą. Najlepiej byłoby to właśnie po cichu przejść, ponieważ... Ponieważ... no będę, słuchajcie, oszczędzał na amunicji, nie? Zobacz, niby tutaj... niby mnie przeuważyli, ale mnie nie przeuważyli, także... No właśnie, nareszcie co? W sensie? No, akcja! Ogień, walka! W razie gdyby co? Mało się adrenaliny? Kurwa, dusimy się tu jak parówki w kart. Patrzą na granicy do jakieś wielkie hałas. Tobie się nie nudzi? Ja mam żonę i trójkę dzieci. Dobra, boczkiem, boczkiem, boczkiem. Słuchajcie, tak jakby tutaj... Specjalnie tutaj zrobili dla mnie to przejście. Kurde, tam jeden chodzi. Okej. Dobra, jednego z głowy. No, tutaj ten odcinek sobie nie wyszedł. To oni tutaj już mnie tutaj, słuchajcie, jechali to ostro, nie? Na górę po rusztowaniu. Gdzie tu rusztowanie? Tu. Dajcie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Torki, nie ten guzik. Ja tutaj muszę do tej giwerki, słuchajcie, sobie założyć ultra super celownik, ale ja tu potrzebuję... Dlaczego? Modyfikacja nie może być zainstalowana w przedmiocie niższej generacji niż ona sama. Ale jaja. Ale jak kurczę nagrywałem ostatnio, to zakładałem tą lunetę. O co, kaman? Czekajcie, tutaj tędy? Tędy czy nie tędy? No chyba tędy. Jakoś inaczej wtedy szedłem. Łam. A tutaj. Nie zobaczyłem tej, nie zauważyłem tej kładki. No to taka długa ta drabina. Idziesz, idziesz i końca nie widać. O kurwa. Żołnierze Hansena już tam są. Próbują dokończyć robotę. Macie tam swoich ludzi, muszę się pośpieszyć. I pozwolę im na to. Ale muszę się pośpieszyć. A ja muszę ci tam jakoś... Wiem. Wejdź na dźwig. Myślę, że dam radę go uruchomić. Nie ma czasu do stracenia. No to lecimy. Przestacz. Wrak jest przed tobą. Teraz ja tutaj się troszkę czaję. Gdzie ty mnie tu? No, dlatego właśnie mówię, kurczę. Właśnie po nieudanym odcinku.
grałem właśnie z lunetą. Bo tutaj, kurczę, nic nie widzę. Wezwali wsparcie. Dobra, leżeć. Jeszcze raz, słuchajcie, sprawdzę. A może tutaj mam złą broń? Czekajcie. Czekajcie. Mi się wydaje, że ja miałem takiego poziomu. No poziomu tego. Kurczę. Zielonego. Ale jaja. No dobra. Nie, to nie. Nie, to nie. Będziemy naparzać z tej. Tylko tutaj tak. Muszę się jeszcze wspomóc takimi małymi. O. Do mnie! Ogień zaporowy! Bo inaczej, słuchajcie, będzie ciężko. Tutaj pamiętam, że sporo się wystrzelałem z tej amunicji. Ja tu jeszcze mam za giwerę. O! Słuchajcie, to jest lepsze. To tu do mnie jeszcze na... Kurde. Już do mnie jeszcze ostro nawala. Nie wiem skąd. Tutaj jest. Co tu się odkurzyło? No, leżeć. Kurde, twarda sztuka. Dobra. Dobra, teraz słuchajcie, pozbieram fanty. Może mi się uda to jakąś giwerkę. Amunicję pozbierać z nich wszystkich. Ale tutaj go leży. No zobaczcie, z tych robotów nie da się zbierać, tylko z tych tutaj ludzi leżeć i nie wstawać. Dobra, to też nie mam. Udawać! Zajebany Wargest! Ale się jebie wszystko! Patrzcie, jeszcze żyje. Skubaniec. Dobra, dostał kulkę. No, nakurwiać! Momencik. Mam jakąś fajną giwerkę. Na szybko sprawdzę, może mam jakąś lepszą. O, ja nie wiem, czy to sam nie miałem tej wczoraj. Wczoraj jak nagrywałem, nie? Dobra, zmieńmy. Taki inny celownik. Handyman, krótka luneta bonusowego zoomu. Kurczę, to jakieś nowe chyba, nie widziałem tego. No może być, zobaczymy jak to śmiga. To zaraz wybuchnie. Dobrze cię. Co ty mnie tutaj? Kurde, mnie tutaj chciało zajść od tylca normalnie. Dobra, leży. I znowu zwarcie. Dobra, temu damy może... Kurcze, stój. Chodzenie broni. Kurde, naprawił. Szybko naprawił tą giwerę.
Albo ta giwera jest taka słaba. Raczej tak. Ja tutaj do niego nakurzam, a on tutaj nic. Sporo tego śrutu trzeba w nim nawalić. Zmiana, słuchajcie, zmiana. Kurwa uparta! Na tom. Dobra, to jakoś lepiej, słuchajcie, daję czadu. Już, poczekaj, zaraz ruszam do wraku, tylko pozbieram sobie tutaj jeszcze fanty. Bez świadków. Bez świat. Drzazga rozwoju. To sobie później sprawdzimy, co tam doszło. Na razie dobrze idzie. Do wraku. I uważaj, do kogo strzelasz. Tam są agenci MOSA. To nie wrogowie. Kontakt! Otwieram ogień! Ale ich tutaj, kurczę, pomieliło. No chłop bez nogi. Ty kurwo! No właśnie. Ten jakiś. Coś dla ciebie. Odstrzelę ją! Cyber co? Cyber psycholka, chciałeś powiedzieć? Leżeć. Sznobi dostałem. Co to jest sznobi? Nie przerywać ognia! I baseballowy, śmieci jakieś. Amunicja. O tak. O tak. Dobra, słuchajcie, tej giwerki to ja nie chcę. Zobaczmy, czy jakąś... Tamta maszynówka była lepsza, ta jest jakaś słaba. Ekwipunek. Co to jest to? Broń precyzyjny, broń maszynowy. Może by to wziąć? Zobaczymy, co to jest. Z lunetką. O! Słuchajcie, to może być to. To może być to. Raz zobaczymy. Dobre. Zmniejszam dystans. To jest, słuchajcie, to jest całkiem spoko. Proszę bardzo, i zwarcie. No. Lubię parę strzałów. Jeszcze jakby tą giwerkę troszkę podrasować. O kurczę. A centralnie dostał w głowę, słuchajcie, i żyje. Tamten jest, kurde, z jakąś maszynową. Jakie dźwięki. No, upadłbyś w końcu. Następnie. Dobra. A jeszcze dwóch tam jest. Proszę. Przeżyli? Dobra, już nie. Zbieramy fanty i lecimy.
To się wszystko potem, kurczę, przyda. Jak nie na ten. Jak nie na. Jak nie dla mnie, no to na. No to na sprzedaż. Biegiem. Dobra, zmiana giwerki teraz na szybko. Tego nie chcę. Dobra, jaki włas? A, tutaj. Szybko, do środka. Zbiornik paliwowy jest izolowany. Nie wybuchnie. Ciało. Widzisz coś? Aha. Wrak samolotu. Nikogo żywego? Na razie nie. Na razie same trupy. Możliwe? Możliwe. Strasznie tu cicho. Jakiś uniform. Jeśli tak. Co to za uniform? Poczekajcie. Uniform. Bierzemy to? Służba Nusa. Na pomarańczowy. Elegancki, prosty i uszyty z naturalnych tkanin. Od razu można podać, że strój dla profesjonalistów. Ale co on daje? Jakie daje bonusy? Tu nic nie ma napisane. Dobra, to nie będziemy tego używać. Muszę mieć potwierdzenie, że ona nie żyje. Gdzieś tam powinna świecić kabina bezpieczeństwa. Zhakuję drzwi. To jakiś włas? A nie, to jest ten, dobra. Otwórz. Ej, moment, kobito. O kurde. O kurde. Nie ruszaj się. Kim jesteś? Masz 5 sekund. Spokojnie, przysłała mnie Songbird. Jak nazywasz się? Dobra, pani prezydent. Wybacz, musiałam się upewnić, że ty to naprawdę ty. Że ja, no to dobra. Ja. Znikajmy stąd za... Zanim bum. No ale kurde. Na tym odcinku zaskoczyła mnie tym. Teraz mówię, a to teraz jaje spiernicze. A ona mi jeszcze kurde dała. Wytrenowana pani prezydent. No dobra. Lecimy. Trzeba ich wyeliminować! Wszystkich! Tak jest. Już się bierzemy za robotę. O, tu jest ten. Teraz tym robotkiem. Z tego robotka to słuchajcie najlepiej. Kurde, czekajcie, zmienić giwerę na tam. O właśnie. Leżeć. Kurwa, to atak! No atak! To ci się udało! Jego trzeba zwarciem, słuchajcie, kilka razy. Nie mogę zwarcia. Trzymaj pozycję! Jestem tymi kurczę, co nie są takie ten, co niczym takie wielkie te giwery. A mam cela. Nieźle, nie chcesz wstąpić do Marines? To oni jest, nie są twarci. Nie, nie, dziękuję. Dziękuję, postoję. Bum. Pięknie główkę dostał. Ciągły, ja tu nie mam giwery na ogień ciągły. Robi to. Ej, gdzie się chowasz? Wspaniale! To zapamiętają na długo! Dostał? Jest ich więcej! Nie utrzymamy tej pozycji. Cholera. Uwaga! Muszę przeładować! Odstrzelę ją! To co, jedziemy dalej z nimi, kurde. Styl niedbały, ale skutek imponujący. Jaki niedbały, co ty kobieto? Co ty kobieto tutaj gadasz? Kurwa, ducha! Styl jest piękny. To najlepiej to kurde w główkę celować. Gdzie ty tu? Nie chcesz wstąpić do Marines? Nie, już się pytałaś. Pokaż się. Nie chcę, kurde. O kurwa, jeszcze jeden. Tyle to ja widzę. Zabiję!
Kurde, nie przodowałem, ale ja. Jadł tam sobie aż 300. Dobra, nie mam tutaj nic więcej. No, leżeć. Nie wiem, ale już dwa pękły. Jeszcze jeden. Patrzcie, schował się. Zmieciemy ich! Ej, no chodź tu, chłopie. Nie dostaną mnie! Co jest? Wlazłem w ogień. Dobra. Co to się odkurwia? No patrzcie, nie mogę go. No i kurde, muszę do głąba wejść, no. Nie dam się okrążyć. Przejebane. No nie, no przecież to jest masakra. Giń. No widzicie, jeszcze tutaj ten, nawet ten cyberpunk ma. On to wyrzucił? Jako skrzynkę. Okej, słuchajcie, tu wpadają 17 poziom doświadczenia. Ale leci. Sigbert, jesteś tam? Wi, jak sytuacja? Spoko. Żyjemy, obie. Idźcie do pustostanu na... Elizabeth Crestry, pamiętam. To najlepsza kryjówka w okolicy. Brak sygnatur cieplnych. Budynek jest pusty. Pośpieszcie się. No dobra, no to lecimy. Mam Songbird na łączach. Jest cała. Znalazła nam bezpieczną kryjówkę. To niedaleko. No, czyli słuchajcie... Songbird, już się o nią martwiłam. Czyli... Zawsze spadał na cztery łapy. Dobra, już nagadałaś się? Szczęścia. Może nam je przyniosłaś? Nie no, słuchajcie, no ja nie mogę się tutaj wygadać, bo one cały czas nawijają. To tak wygląda to, że Songbird nie leciała w tym samolocie. Jakby ona po prostu wszystko jako netrunnerka sterowała i kierowała tym całym bajzlem gdzieś od siebie z, no nie wiem, z domu. To jakiś pierdolony koszmar. Moi ludzie. Wszyscy zginęli. Dobra, otwieraj drzwi. Musi być twarda. Tak jest. To koszmar, ale musisz się z niego wybudzić. To nie takie proste. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak głęboko to sięga. Zostaliśmy zhakowani. To oznacza, że Hansenowi pomógł ktoś z Waszyngtonu. Mhm. NUSA na pewno już wiedzą o katastrofie. NUSA. Tak satelitarnie wiedzą, że rozbiliśmy się w Dogtown. Chyba, że... Policja. Chyba, że spisek sięga głębiej niż myślę. Hansen już pewnie sieje swoją geopolityczną propagandę, a to dodatkowo utrudni naszym ludziom przekroczenie granicy. No i? No i słuchajcie, mi się wydaje, że... Komu nie mogę ufać. Ja po prostu... Dobra, nie poczekam, niech się wygada. O, może to w sumie teraz. Słuchajcie, a mi się tak wydawało, że ja jej tutaj nie uratuję, że oni ją porą, potem będę musiał całe to DLC szukać pani prezydent, a tutaj jakoś się udało, także możliwe, że będę musiał tutaj rozwiązać cały ten spisek. Tak może być, no zobaczymy. Weź się w garść, wyciągnę cię z tego. Rozumiem twoje obawy, ale masz jeszcze mnie. Ciebie? I Songbird. Wyciągniemy cię z tego. Dziękuję, Vi. Na razie trzymamy się planu. Co dalej, zobaczymy. O kurwa, czekaj! Aha, no tak. Teraz będzie akcja. Akcja chirurgia. Jeśli Hansenowi pomaga ktoś z Waszyngtonu, w każdej chwili mogą mnie namierzyć.
Pod skórą mam tracker. Musimy się go pozbyć. Jest blisko arterii. Sama nie dam rady. No, raczej nie. Dobra. Będzie bolało. To będzie boleć. Mówią, że ból to tylko umowa pomiędzy ciałem a mózgiem. Że da się go zepchnąć do podświadomości. Gówno, prawda? Ale nie mamy wyboru. Tnij. Tak jest, tnij. Zaraz znikniesz z radaru. Będziesz mogła uciec na Grenlandię i zacząć nowe życie. Co? Na Grenlandię. Chciałabym, żeby to było takie proste. Chwila. Ja też. Czy to? No. Kończ szybko. Jeszcze tam kable jakieś widziałeś. Kurde. To nie powinno być bezprzewodowe? No dobra, no to lecimy. Jestem. W samą porę. Cała? Cała. Ale jest tu gorąco. Musicie się dostać na górę budynku. Będę w kontakcie. Na górę budynku? Jest i Songbird. Każe nam wejść tam, wyżej. Prowadź. No to go. Twoje miasto. No go, słuchajcie, lecimy, lecimy, bo po tym odcinku nagrywam jeszcze jeden dla was. Lepiej ruszajcie. Czasu mało. Musimy iść. Teraz. A, tu coś jest. Wiecie? Dobrze, w zakamarki. Sorki. Dobrze jest popatrzeć. Anioła stróża, czy może nam uruchomić windę. Zaraz, zaraz. Tutaj nie ma... Przydałaby nam się mała pomoc z windą. Nie ma prądu. Aha. No, kamizelek optyczny. To nie będzie takie proste. Trzeba przywrócić zasilanie. W pobliżu jest szyb techniczny i skrzynka z bezpiecznikami. Idź wzdłuż rusztowania. Muszę przywrócić prąd. Może to chwilę zająć. Okej, przyczaję się. Tak jest. Chyba tutaj. Nie, no tak, nie ma. Nie ma innego wyjścia. Jest tutaj jakaś drzazga jeszcze. Nie, zapalniczka. No. Działa. Bo przykładowa kabelki jest okej. Tu jest jakaś drzazga. No tak nie będziemy czytać, słuchajcie. Ja tych drzazg nigdy nie czytam. Z reguły. Chyba, że tego szybko tworzę, czy tam jakiś kod jest, czy coś do zhakowania, nie? To będzie kurewsko źle. Nie no, spoko. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Myślisz, że działająca winda w opuszczonym hotelu zwróciła czyjąś uwagę? Tak, też mam złe przeczucia. Skubańce są pobudzone. Skubańce. Sensorykę. Jeśli nas wykryły, to wkrótce możemy mieć towarzystwo. Skubańce są pobudzone. Dobra, no to nie stoimy w miejscu. W takim razie nie stoimy w miejscu. Czytasz mi w myślach. Mnie też. Tylko zachowajcie ostrożność. Taki plan. Pojedzie na wyższe piętro. No to lecimy na wyższe piętro. Czekaj. Po twojej lewej. Dron. Ktoś nim steruje zdalnie. Jeśli go tknę, zdradzę waszą lokalizację. Tego byśmy nie chciały. W restauracji jest punkt dostępu do sieci. Gdyby udało ci się do niego podpiąć, odwrócę uwagę dronów i oczyszczę wam przejście. Da się zrobić. Dobrze byłoby się przekraść. No to się przekradniemy, no nie ma wyjścia. Innego. Nie pamiętam sekwencji tego drona, gdzie on lata. Aha, poleciał teraz tam. Dobra, teraz jest szansa.
Hakujemy to coś? Zaraz otwieram. Przygotujcie się. Zwolnij. Te leniwe dupki chcą, żeby dron odwalił za nich całą robotę. Teraz macie szansę się przekraść. Na paluszkach. Aha, no tak. Tak, to już pamiętam. Jest taksówka. Bierzemy. Tak, bierzemy taksówkę, bierzemy, tam stoi. Bierzemy, tylko najpierw tutaj musimy zrobić porządek tutaj z nimi. Warto się pozbyć ich po cichu. Tam będziesz stać, jak tam on teraz idzie? Dobra, czekajcie, musimy teraz poobserwować tutaj górną mapkę. Polowałem już na kosiarzy i wudu ojców, ale nie na jebaną prezydentkę. Niezła akcja. Stój kobieto, nie ruszaj, on się kręci w kółko. Chodź, on w tę stronę patrzy. Że nie mogę go tutaj ciachnąć. No idź już sobie, opie. Dobra. Po cichu, one by one. Jeden z głowy. No. Dobra. To lecimy teraz tamtych ogarnąć. Tu jak słuchajcie, grałem na tym nieudanym odcinku, no to niestety nie udało mi się tego w 100% po cichu załatwić, ale tak w 80, nawet w 90 bym powiedział, no zostało mi w sumie tylko 2 czy 3 do zabicia. Ale teraz spróbuję ich tapnąć od razu. Tam jest jeden. Dobra, ty bierz tego z lewej, ja biorę tego z prawej. Dobra. Leżą obydwoje. Jakby teraz to rozegrać, bo wtedy robiłem, słuchajcie, tak, że zabrałem się za tutaj, za tego chłopa. Ale tutaj był mały problem. Bo tutaj jeszcze troszeczkę ich jest. Ten jest tu, ten jest tam, ten tutaj chodzi w tej, we w te. Tam są jeszcze na dole, tam kurczę nie wejdę. Dobra, zróbmy taki myk. Ten niech sobie tutaj odejdzie od tego chłopa. No, zmykaj gościu na prawo. No zobaczcie, no nie chce, no stoi, kurde jak ten, no poszedł. Dobra, to teraz zrobimy tak. Odwrócimy tutaj uwagę. Ale się do chrzanu ustawił. Kurczę. Nie. Nie tak miało być.
Jeszcze raz. On musi być tak plecami, słuchajcie, odwrócony, bo inaczej go nie ciachnę. O właśnie. O właśnie tak. Chuj, miałem sprawdzić. No to sprawdź jeszcze raz. Dobra, chyba jest okej. Kurwa, zaraz nas namierzą. Ty kurwa! Ściągnąć. Kurde, dokładnie, słuchajcie, tak samo wyszło. Jak wtedy. Chodź kurwa, no chodź! Z pięściami, no chyba cię porąbało. Dobry jest. Ja też jestem taki pancerz. Dobra, bierzemy to? Bierzemy. Dawaj, panie prezydent. Uwaga! Ktoś widział Myers w sektorze 2-1. No wsiadaj! Kontakt, mamy kontakt. A czy nie chce wejść? Wciąż wrogie terytorium. Musicie uważać na patrole. No dobra. No patrzcie, nie weszła. Zhakowałam radio. Słychać mnie? Głośno i wyraźnie, są. Ale bug, no zobaczcie, ja mu to zostawiłem. Trzymamy się planu. A gra mi tutaj każe jechać dalej. Na ulicach jest zbyt gorąco. Nie, no masakra. Gdybyście poszły pod nimi. Pod? Skorzystacie ze stacji metra. Dobra, zobaczymy, czy to się uda, słuchajcie. Bo... Rozumiem. Ona tam nie weszła do samochodu. Musicie ich zgubić, zanim wjedziecie na parking. Dobra, dobra. Teraz nie wiem, czy ona tutaj siedzi ze mną. Jak teraz będzie mi gra kazała, słuchajcie, jechać ten z powrotem po nią, no to się wkurzę trochę. Kontakt, kurwa, mamy kontakt! Czemu się mogę strzelać? Ej, no kurczę, teraz nie mogę strzelać. Przedtem mogę strzelać, a teraz nie mogę. O co, come on? Not good. Teraz będzie wysiądę i nakopię do dupy. Nie. Sorry. Nie chciałem. Zamknięte drzwi? Ja pierniczę. To ci się udało! Ogień, kurwa! Teraz! Załaduję! Ale rzeźnia. Powiem wam tyle, że ja wczoraj, jak tutaj nagrywałem ten nieudany odcinek, to po prostu ja przez te drzwi przejechałem. One były zamknięte. Ja przez nie przejechałem normalnie, ale że tutaj jest, słuchajcie, jeszcze wciul błędów, nie? Ogień, kurwa! Ogień! Kurwa, mać! Jeszcze jeden. Widzę, kobieto. Nie daj, jak ja wyjdę z tego żywy, to będzie cud. No wyłaś, kurwa!
Zobaczcie, co tu się pokrzeniło. Ona po prostu tutaj stoi, tu się nic nie dzieje. Czy no nic nie dzieje. Oprócz tego, że do nich nawalam, a ona nic stoi. Stoi jak, ten, jak te widły w gnoju. I nic poza tym. Masakra. Wspaniale! To zapamiętają na długo. Oj, reci, reci. No, o, teraz otworzył drzwi. Trzeba ich jakoś ominąć. Oj, reci, reci. Normalnie. Tyle byków. Miła odmiana. No, miła odmiana, miła. Dobra, do windy. Chodź, kobieto. A gdzie ona jest? Pieprzone Dogtown. Nie no, zobaczcie. Co zrobiliście z tą dzielnicą? My? Pierwszy raz tu jestem. To tak jak Five ja. Hours later. I gwarantuję ci, że ostatni. Dobra, ale mogłobyś tak szanownie ruszyć swoje prezydenckie cztery litery, kobieto. Ile będę na... czekał na ciebie? No chodź, chodź. Chodź, bo nie mamy czasu. No. Dobra. Jedziemy. Do wyjścia. O, dobra, słuchajcie. I tutaj zakończymy. Tutaj właśnie skończyłem ten mój nieudany odcinek, także... Wygląda jak jakieś muzeum. Tak, dokładnie. W tym muzeum. Snów o potędze. Potędze Militechu, tak? Handlowali tu marzeniami. Wciąż się nieźle prezentuje, no. Budynek jest w niezłym stanie. Dosyć fajnie. Ciekawe, prawda? Może Hansen znalazł sobie nowych bogatych głupców. Może i tak. Nie ma co zwlekać. Dokładnie, nie ma co zwlekać, słuchajcie. Na dzisiaj koniec. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, a tymczasem życzę wam miłego dzionka, ja już uciekam, trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.